Potrącił grupę osób, zginęła 19-latka. Kierowca poszukiwany Szymebark, kierowca potrącił grupę pieszych i uciekł. Nie żyje nastolatka. Lokalne media z Pomorza informują o dramatycznym wypadku, do którego doszło w poniedziałek wielkanocny nad ranem. Nieznany sprawca wjechał w grupę pieszych i uciekł z miejsca zdarzenia. W wypadku zginęła 19-latka. Szczegóły dramatycznych wydarzeń opisują ekspres z Kaszubski i serwis kartuzy.info. Jak czytamy, do wypadku doszło w Szymbarku w województwie pomorskim OK. Godziny 4.00 nad ranem w poniedziałek wielkanocny. Ekspres z Kaszubski podaje, że w zdarzeniu uczestniczyło prawdopodobnie sześć młodych osób, które wracały z imprezy w pobliskim klubie. Nastolatkowie przemieszczali się poboczem, gdy nagle najechał na nich nieznany kierowca. W wyniku zdarzenia poważnie ranna została 19-latka. Młodej kobiety, pomimo reanimacji, nie udało się uratować. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Cztery pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitala. 22-latek jest w ciężkim stanie. Wszystko wskazuje na to, że tylko jedna osoba z sześcioosobowej grupy nie odniosła obrażeń wymagających pobytu w szpitalu. Kierowca, który uciekł z miejsca wypadku, poruszał się ciemnym Audi, a czy o początkowych numerach GKS, powiedziała oficer prasowa komendy powiatowej policji w kartu zachaldona domaszk Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady w celu wykrycia kierowcy. Policja zaapelowała do wszystkich osób które mogły widzieć zdarzenie lub mają wiedzę na temat wydarzeń, które rozegrały się nad ranem. W razie posiadania wspomnianych informacji należy kontaktować się z służbami pod numerem 477422222. 22.